Witam moi drodzy, jest 19 dzień mojej podróży po szlaku GSB i ostatni zarazem. Wyruszam z schroniska PTDK Kremenaros. Reklamuję się najtańszymi noclegami, kosztują 35 zł. Jest 6.40. Dzisiaj wyruszam trochę wcześniej. W ogóle wstałem dużo wcześniej, bo na Facebooku piszę sobie takiego bloga, relacje z tego przejścia. Wczoraj już nie dałem rady i wstałem dzisiaj o 4 rano, żeby to zrobić, bo zajmuje mi to trochę czasu. Teraz idę tutaj na obok, na parking, gdzie chłopaki, z którymi wczoraj wędrowałem, śpią w wiacie. Mam nadzieję, że już wstali. No i ruszamy. Ruszamy na szczyt. Szczyt naszych możliwości, żeby dzisiaj dokończyć to, co ja zacząłem 19 dni temu. Myślę, że to jest początek czegoś więcej niż tylko czerwonego szlaku GSB. Zaraz zobaczymy, czy chłopacy żyją. Wyruszyliśmy o 7.30 z małym falstartem, ponieważ była kawka na przystanku autobusowym w Ustrzykach Górnych. I teraz pokonujemy 22 km. Ostatni odcinek szlaku GSB. Jest sobota 4 lipca. To będzie historyczna chwila. Trzech braci Marx. Szlak od Ustrzyk Górnych na początku prowadzi płaską drogą asfaltem, wchodzi do lasu. Tutaj napotykamy na budkę, gdzie trzeba zakupić bilecik na wejście do parku. Później jeszcze idzie taką starą drogą graniczną i teraz powolutku zaczyna się pod górkę. Nasz peloton się troszeczkę rozciągnął. Na drodze mamy tarnicę. Do niej jest 3 km. Jest to najwyższy szczyt w Bieszczadach. No i nie wiem, czy się zdecydujemy się na to, żeby ją dzisiaj zdobywać, czy po prostu będziemy się trzymać czerwonego szlaku tylko. To nam życie pokaże. Bardzo rzadko to w ogóle można zobaczyć. No. Bieszczadek jest tego dużo, wiesz? Z dziećmi pojechać tutaj na Marchatan. Aha, i wejść w połowie? Na Marchatan w Berlinie, koło ABC, dróżka do góry na prawo. Aha. Dużego sklepu. Ten szlak zrobić do przełęczy Orłowicza, skręcić sobie na smerek 20 minut, wrócić tędy. Dotarliśmy do wiaty. Michał jak zwykle nie chciał robić przerwy, on chciał lecieć dalej. Jest piękna, deszczowa pogoda. On mówi, że po prostu to 22 km to on tak łyknie sobie w 3 minuty. Ale przekonaliśmy go, że jednak wiatra to jest dobry pomysł, żeby się na chwilę schować. A po drodze, wchodząc tutaj, spotkaliśmy trzech biegaczy, którzy właśnie dzisiaj rozpoczęli GSB. A my dzisiaj kończymy. Zbiliśmy sobie piątki i chłopaki ruszyli dalej. A my jeszcze póki co chwileczkę posiedzimy. Zobaczcie, jak jest pięknie w tych górach. Znaczy, tutaj jest las, więc za dużo nie widać, ale... Zbiegam Dwołosate, potem od Dwołosatego jeszcze jeden kawałek do kropki. I co, gdzieś się tam widzimy? Nie, no to zbiegasz do Dwołosatego, ja już tam stoję. Już tam będziesz. Tak. Tak, no to dobra, to ja lecę, bo naprawdę mam super dyspozycję dzisiaj. No, tymczasem. Zobaczenia w Ustrzykach wieczorem. No, pewno się zobaczymy. Hej.
Mareczek ma bardzo dobrą kondycję. Jest wypoczęty. Wczoraj zrobił tylko 30 km. Regeneracja nastąpiła. Stwierdził, że ma taką kondycję, że chce zrobić to na biegowo. Wyciągnął kijki z plecaka i pośmigał. My jesteśmy z Patrykiem we dwójkę. Idziemy teraz w stronę Tarnicy. W ciemny las. Kogo mam pozdrowić? Wszystkich, którzy chcą przejść. Tak, powodzenia wszystkim życzę. Zobaczymy, co jak będzie ze mną. Słucham? Jak masz na imię? Agnieszka. Moi drodzy, Agnieszka dzisiaj zaczyna. Tak. I będzie... Tak, nie, będzie tak. Pięknie, bo ma być ładniej niż było, jak myśleliśmy. Słyszałam. Więc nie będzie tyle błota, a to jest tylko urocze jakby. Też na to liczę. Że będzie ciutkę mniej błota. Do szerokiego wierchu zostało mi 35 minut i zostałem sam. Michał pobiegł jak kozica skacząc po kamieniach. Patryk też teraz jakoś się odbiegł, ale będzie schodził do Włosatego, bo boli go strasznie głowa. I tak sobie myślę, że tak miało być. Zacząłem ten szlak sam i sam go skończę. Pogoda też podobna jak na początku. Strasznie dmucha, mgła i mrzawka. Ale po przejściu tylu kilometrów nie robi to na mnie już żadnego wrażenia. Wiem, że... ale ptaszek leciał prosto na mnie. Wiem, że dzisiaj bez problemu kończę ten szlak. Nawet jeśli miałyby być burze, ulewa, po prostu będę szedł przed siebie. Wczoraj były tutaj piękne widoki. Dzisiaj widać na 40 metrów do przodu maksymalnie. Od słupka do słupka. Mówiłem wcześniej, że wieje? Nie. Dopiero teraz zaczęło wiać. Trudno jest utrzymać równowagę. Dodatkowe 15 minut, żeby odhaczyć najwyższy punkt Bieszczad, Tarnicę. W sumie nawet nie wiem ile na metrów. Ale nie marnuję czasu, bo przyszedłem odhalić. Więc wracam na szlak. Przez chwilę się w ogóle zastanawiałem, czy warto tu się wbijać, ale co tam, skoro jestem już tak blisko, a i tak nie robię tego szlaku na czas, to nie zaszkodzi. Więc teraz hop, w podskokach. Odhaczone. Nie. Burza najlepiej. Słuchajcie, mamy godzinę 45, a do Włosatego 4:45, czyli za jakieś 5 godzin powinien ukończyć szlak. Czyli o godzinie 16 powinien dotrzeć do Włosatego i dotknąć końcowej kropki. Ciekawe, co się jeszcze wydarzy w międzyczasie. Tam za nami Tarnica. Teraz się na chwilę pojawiła. Przewiało chmury. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Schody. No, mi się po nich średnio schodzi, a już na pewno
nie można po nich za bardzo zbiegać. Boli mnie troszeczkę śródstopie, więc muszę idealnie wymierzać palcami w początek schodka, żeby nie lądować na belce drewnianej śródstopiem. Bardzo fajnie się. Tutaj poniżej już tak mocno nie wieje, no i też zeszliśmy poniżej linii chmur, więc jest jakaś przejrzystość i widać pobliskie szczyty, a właściwie drogę na Halicz. Ona nie będzie jakoś taki, nie ma z całego szczęścia jakiegoś dużego przewyższenia, więc... Pięknie jest. Ostatni raz, kiedy spoglądam na szlak z góry. Już końcówka. Szczerze mówiąc, spodziewałem się jakiejś burzy myśli, jakichś przemyśleń, refleksji. Na razie po prostu tak bardziej ścigam się z turystami na szlaku. Trochę czuję, że są intruzami w moim świecie. Ale z drugiej strony nie ma co mieć oczekiwań. Myślę, że to może jeszcze przyjdzie. Bo to nie jest powiedziane, że to ma po pierwsze się pojawić. Po drugie w jakiej postaci i kiedy. Myślę, że na podsumowanie tego całego przejścia przyjdzie na pewno czas. Może po kilku dniach, jak nabiorę jakiegoś dystansu, albo ułożę sobie to wszystko w głowie. Będzie co będzie. Za pokonanie głównego szlaku beskidzkiego w mniej niż 27 dni można otrzymać diamentową odznakę. No, tam trzeba spełnić pewne warunki, czyli po prostu trzeba mieć książeczkę PTTK i tam wbijać sobie pieczątki jako dowód przejścia tego szlaku w danym terminie. Z Tomkiem, którego poznałem na szlaku, idąc w kierunku Bartnego, rozmawialiśmy o tym, że te 27 dni to już jest trochę taka zawyżona cyfra. Ta cyfra 27 dni, która powstawała kiedyś,
gdy sprzęt był dużo cięższy, gdy buty były ciężkie, skórzane, gdy plecaki były płócienne, a śpiwory były ogromne i wędrowcy musieli dźwigać ze sobą konserwy i inne rzeczy, czyli pewnie mieli więcej na sobie niż 20 kg. I dzisiaj, gdy wszyscy idą na ultra, mają super lekki sprzęt, lekkie buty, lekkie plecaki, lekkie śpiwory. Czy ta cyfra nie powinna być zmniejszona z 21 na przykład do 16? Bo 16 to wydaje mi się, że to jest już taki trochę wyczyn dla dzisiejszych wędrowców, żeby się zmieścić w tym terminie. A 21 dni? Myślę, że przeciętny piechur, który jest w dobrej kondycji, zrobi to poniżej z łatwością. No taka jest moja opinia, ale mogę się mylić. Projekt, do którego się przygotowałem od kilkunastu tygodni, właśnie za chwileczkę się skończy. I tak naprawdę, muszę się do tego przyznać, ale czuję w sobie jakiś taki niepokój. Nawet troszeczkę taki gniew. Bo żyłem tym od paru miesięcy. Cały czas wyobrażałem sobie, jak to będzie, gdy będę pokonywał ten szlak, czy mi się uda, co się wydarzy na tym szlaku. A teraz wszystko to się kończy i tak naprawdę zostaje jakaś taka pustka. Zdaję sobie sprawę, że koniec jednego jest początkiem drugiego. I że pomimo tego, że dzisiaj kończę GSB, to nie jest koniec przygody z długodystansowymi szlakami. Mam wrażenie, że właśnie to jest początek tej przygody. Bądźmy dobrej myśli, uśmiechnijmy się. To był zajebisty czas, zajebista przygoda. I jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem ją przeżyć. Naprawdę. Udało się. Koniec głównego szlaku beskidzkiego.